Witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Remix. Kolejny odcinek to jest z Romy. I lecimy dalej. Zrobimy turę. Bo tak nam przystało to zrobić. I co? I co? My tu próbujemy... Łeś ty kurwa. Troszkę was jest. Nie powiem. Dlatego ja się będę bronił w mieście. Nie będę z niego wychodził. Mimo, że mają dwie balisty, to... Nie, nie wyjdę z tego miasta. Będziecie musieli stawić mi czoło na ulicach Arretium w 198 roku przed naszą erą. Gdzie Rzym powinien już się rozrastać powoli, powoli. A tu dupa! Arawakowie przejmują Imperium Śródziemnomorskie. No, i o to chodzi. Dobra, Etruscy się podzielili na dwie części. Idioci. I tak przyjdą przecież Masalczycy. No dobra. Hoplici. A to są hoplici. To są hoplici. Ustawimy na naszą gwardię. Chociaż nie, nie, nie. Ustawimy hoplitów, tak. Bo oni wtedy dostaną na klatę. Nasze hoplitajsy. Więc hoplitasy się bronią tutaj. Twardo. Nikogo nie przepuszczają. Slingersy wam tam pomogą strzelać. Teraz tak. Nasze oddziały mieczy tutaj. Również tutaj asekuracyjnie. No i reszta będzie bronić tej strony. Trochę chujowa, bo do nas mogli nakurwiać jak pojebani. Nie, tutaj będziemy bronić. Tu nawet otwarty ten możemy wyjść im tam, no, pochiwać do nich nawet. Dobra, kondycję trzeba gdzieś ulokować. Po prostu wypierdolić ją gdzieś za miasto. Wodza w ogóle weźmiemy też do środeczka, żeby nam tutaj nie zginął. Dobra, już widzę z sobą ofiarę po tej stronie. Zresztą w sumie łatwiej, lepiej było znaleźć, gdzie mają balisty. Tutaj, dobra, tutaj ich skasujemy. Dobra, posiłki masalskie przybywają. A my? O, o. Balisty już strzelają. This is not good. Cofnijcie się. Moje budynki! Którędy wyjdziecie? Tędy. Tu się najwyżej dośle tutaj wojsko. Nie, z górki nie będziemy... Pod górkę nie będziemy walczyć. A przyspieszmy sobie. W sumie to te italskie konie wystarczą. Dobra. Jesteśmy blisko starcia. Z tym punktem. Chociaż w sumie ja przypierdolę. Idźcie jedni z tej strony. Dobra, nasze hoplitajsy ładnie tutaj ich trzymają. Idzie tutaj coś? Biegną, dobra. Okej, okay, wszędzie jest starcie.
No dlaczego ja nie widzę, jak oni rzucają? Dobra, tutaj szybko chyba skończy się bitwa. Znaczy jak przeszli. O, żeż wy dziady, chcecie mnie okrążyć. Dobra, utwórzcie klina i ich tutaj zbijcie. Co się dzieje tutaj? Tutaj są rozwaleni. Trzeba rozwalić tych jeszcze. Dobra, łapiemy ich. Ci stracili morale. Dobrze. O to chodziło. Jak oni giną. Jak oni padają. Ci tutaj słodko się trzymają, jeszcze zabijają ich nawet ładnie, tych zwykłych włóczników. Dobra, to skasujcie ich. Strzelców, wy idźcie, jedźcie im za plecy. Ci już zjedzeni, spoko. Dobra, wy tu, wy idźcie im tam naokoło. Można by tutaj wjechać. A, przyspieszmy troszkę. Okej, tu już jest rzeźnia. Lekka konnica może się wycofać. I jeszcze raz szarża. No śmiało! Dobra, został sam ten Servixus. O, żeś ty, wlali się. Teraz czas na masalczyków. No ich tu trochę idzie. Dobra, łapiemy gnoi. Szybciej może, co? Dobra, to tutaj generał nie żyje, ja? Skoro nie żyje, to tam już kij w niego. Dobra, hoplici, dacie radę. Ej, zabijają naszych! Kurwa, nakurwiają w nas tymi oszczepami. Poborowi słudzy, serio? Z tym, gdy do mnie przychodzisz?
Dobra, załatwcie balistę. No dobra, to już jest w sumie teraz formalność, bo tutaj się ładnie nasi z nimi biją. Albo bardziej to wygląda, że nasi ich mordują. To było bardziej trafne określenie. A wy ci kurwa. Co za chuj jest bękłe. Dobra. Ale wy idziecie tam. No, zapolować na główki, jeszcze ich tu przestraszę. Jepiepiep. Ładnie, elegancko, konnicę zabić. Wszystkich strzelców przejechać. Wy już nie macie co robić, ja. Jeszcze balistę przecież mają, oś. Dobra, maximum speed. Bo nie wiem, co tam jeszcze ucieka i żyje. No, na gery. Hop, lici, are you kidding me? Hop, lici się schowali w lesie, no super po prostu. Co za waleczny generał, no po prostu kwintesencja waleczności. Zmęczeni? Spoko. Tutaj coś się szwenda jeszcze. O właśnie. Pracownicy, którzy chcieli sobie w nas postrzelać jeszcze. Ale co, nawet im już nic nie mignęło? No. Pewny jest, bo tu widzi, że okrążają go i teraz co? Zginiesz! Nawet nie zginął, no nawet nie zginął. Co ty, 600 zapitych, 3,5 tysiąca! Być! Jeden oddział 400 zarobał tam. To jest cudowne po prostu. Te moje jednostki są po prostu cudowne. A tutaj co? Fuck, wiecie. No skurwiel musiał najemników nakupować. Ale dobra, już dalej nie ucieknie, jak zajmie to spoletium. Wejdzie do niego. To już dalej nie ucieknie, nie będzie miał jednostek. I wtedy już Etruskowie powinni zniknąć w końcu. Co jest? Flota. Boże, ja nie chcę walczyć flotą. Czemu sama porażka? Dobra. A dzielnicę by do tych gdzie? W Patavium. Dobra, zacznijmy od lewej strony, od zachodu. Co musimy zrobić? Inwazję Etrusków znowu słyszałem.
Tak, ale oczywiście musiał wejść sabotaż. Przez co nie możemy nic z nimi zrobić. Dobra, tutaj na północ. Tu już też jesteśmy blisko. Zajmujemy placennę. Świetnie. Dobra, widzimy ładnie tam już zarysik taki. Okej. Star Queenie. W sumie jednostki są prawie gotowe. Mogą się już nawet uleczyć gdzieś indziej. Na przykład w Spoletium. Kasiu, Kasiu. Pist. Tylko dlaczego te chuje jeszcze żyją? I będą mi się tu błąkać. Dobra. Tutaj trzeba wyjść z ofensywą. Najemników więcej nie można. A, to jest ostatnia. Mam nadzieję, armia etruska. To jeszcze nie. Dajcie ludzie żyć. Dobra, tam zrobione. Teraz Afryka. No w sumie w Afryce nic nie robimy. Czekamy na ruch przeciwnika. Jedynie tutaj coś możemy zdziałać. Ale na razie to my tutaj możemy tylko sobie słonie wypożyczać. A co tam mamy hajs, to sobie wypożyczymy więcej słoni. Bang bang. No jak ładnie. Syrakuzyjczycy terenów nie bronią. No dobra. No ale ich będzie najciężej teraz pobić, bo mają dużo armii. Mają naprawdę sporo armii. Syrakuzańskie mendy. Dlatego trzeba będzie przenieść je z, na przykład te jednostki tam. Dobra, tu. Okej, Turcja. Zaraz będziemy musieli tam ich awansować. Czy Masalia coś z... pierdolone gnoje, no. Że oni się posunęli do czegoś takiego. I zajęli miasto. Zabiję po prostu i tam nie będzie jeńców. Tam nie będzie ładnej, przyjemnej niewoli. Tam ich po prostu ubiję. Chyba trzeba pousuwać te dzielnice biedoty. Idziemy do Wercele. Dosięgniesz. Super. Bang. Nieźle. Na złoto. Wow. Chyba od zachodniej, czyli dobra, to już zrobiłem. Tutaj atak. Utrzymamy 14 tur. Nie, dobra. Ja tu podlecę, żeby się z tymi etruskami dłużej już nie męczyć. Nie ma ich, w końcu ich już nie ma. Znowu tu też złoto? Co je? Przecież je budowałem. Że my teraz raptem na złoto przeszliśmy, to stamtąd aż tak daleko? Takie wpływy? Dobra, tryb domyślny. Płyniemy z powrotem. Tutaj wszystko zajęte. Teraz jeszcze ta armia zajmie Pisa. Dobrze.
dobrze. Wszyscy awansują na złoto. Wpisałem to. Jest przyjemnie. Tutaj chyba już nie będę potrzebował wysyłania armii. Więc ty możesz już jechać do Sycylii. Tu też złoto sięga. What the hell? Dobra, bardziej w dół już nie możemy. Bo tu będą się bronić. Musieć się cofnąć. Bo oni chcieć atakować. O, tutaj jest złoto i no jak pięknie. Teraz to my możemy walczyć. Dobra, idziemy do przodu. Eś, kurde, eś te w myśli, no. Te statki, to mnie denerwują. O, jak z czasem. Dobra. O, dobra, skończymy jednak ten odcinek. Jednak masalczyków nie rozwalimy w tej jednej turze. Ale postaram się wtedy w następnej rozwalić obydwóch naraz. Chociaż z tymi bitwami syrakuzyńskimi możemy trochę posiedzieć. Ale postaramy się. Zobaczymy, jak szybko jeszcze tych masyńczyków rozwalimy. Także na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jo!